Cześć. Dzisiaj zajmiemy się komputerem klienta. Jest to Lenovo G560. Klient zgłosił, że komputer potrafi się wyłączyć, tak? Sprawdziłem już temperatury. Są w czasie spoczynku, są no, może delikatnie wyższe niż być powinny. Jednak inna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że w środku laptopa coś lata niekiedy. O! Jak pięknie. No jest to albo jakiś element mocowania, najlepiej żeby był plastikowy, tak? Bądź, nie wiem, może jakaś śrubka czy coś. Rozbierzemy, zobaczymy. No to chyba mamy jeden z powodów, którego komputer mógł się wyłączać. Mogłoby tu zamieszkać kolonia jakichś owadów, nie wiem. Dobra, zobaczmy, co mogło tu latać. Brakuje jednej śrubki przy wentylatorze, więc może to być ona. Gdzieś tam jest, ale nie chcę mi się go rozbierać specjalnie. Dobra, na razie zdemontuję chłodzenie, zobaczę, co tam się dzieje. Uła. Nie no, jest syf, tak? Oj, wyłączę film, bo coś mi tam przeklinają ci Polacy. Zaraz wam pokażę. Dobra. Ale by był lot. Dobra. Widzicie, co się dzieje na radiatorze? Komputer ewidentnie albo się przegrzewał, albo miał gdzieś zwarcie związane z brakiem tej śrubki. No nic, zobaczymy. Będzie trzeba rozebrać cały komputer w poszukiwaniu tej śrubki. Niestety. Tak więc demontujemy.
Jest. Cały winowajca. Czyli dalszy demontaż już raczej nie ma sensu. Zepnę tylko profilaktycznie, skoro już mam odkręconą tą część. Jak to tam wygląda? Nie jest źle. No dobra. Teraz po prostu pozostaje mi przeczyścić ten układ chłodzenia i skręcić komputer ponownie. Ja już nie będę oczywiście tego nagrywał, gdyż no, nie ma to sensu, tak? Dziękuję Wam za poświęcony czas. Będzie wymieniony również ten termopad. To ważne. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli filmik w jakimś stopniu się przydał, będę wdzięczny za jakąś subskrypcję kanału bądź łapkę w górę. Dzięki raz jeszcze i do następnego.